Witam Was bardzo serdecznie. W tym materiale chciałbym zaprezentować Wam, jak zupełnie za darmo jesteśmy w stanie grać w gry z platformy Android na naszym laptopie lub PC-cie. Tak więc wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową. W pasku adresu wpisujemy www.bluestacks.com. Wchodzimy na stronę internetową. Tutaj mamy zaprezentowane z tyłu możliwości tego programu. Po pobraniu tego programu będziemy mieli wszystkie możliwości i udogodnienia, jakie daje nam Android na telefonie czy tablecie. Tak więc będziemy w stanie grać wszystkie gry z Google App Store, z Google Play, przepraszam. I będziemy w stanie korzystać z Facebooka, no ale jeżeli mamy komputer, to nam to jest zupełnie zbędne. Będziemy mogli grać w takie unikatowe gry, które są dostępne tylko na Androida. Tak więc to jest bardzo fajna rzecz dla osób, które być może nie posiadają tabletów z dużym ekranem, albo na telefonach, na ich smartfonach grają się bardzo niewygodnie, ponieważ jak wiemy, są takie gry, które na bardzo małym ekranie mają również troszkę uprzykrzone sterowanie, tak więc nie jest to zbyt kompaktowe. Dodatkowo czasem na przykład może nam się rozładować nasz tablet albo telefon, a nie mając dostępu do internetu lub z innych przyczyn nie jesteśmy w stanie zagrać naszą grę, a na przykład tak jak jeżeli chodzi to o Clash of Clans czy Boom Beach, będziemy musieli coś ulepszyć w naszej grze, co naprawdę sprawi, że nasze życie jest prostsze, wchodząc po prostu z konta naszego komputera lub gdy nie jesteśmy w domu, możemy również zainstalować na cudzym komputerze taką aplikację. Naprawdę trwa to bardzo szybko, a naprawdę daje bardzo dużo możliwości. Tak więc przechodzimy do instalacji, pobieramy najpierw program strony internetowej, tutaj tym przyciskiem. Tutaj oczywiście nam dziękuję za pobranie tego programu, zapisujemy go na dysku. Aczkolwiek ja już mam to zrobione, tak więc nie będziemy go teraz pobierać w tym momencie. Również program mam zainstalowany na naszym dysku, tak więc go odpalamy. Naprawdę instalacja jest bardzo instynktowna, jest bardzo prosta. Wystarczy dawać tylko przyciski Next, Accept i tak dalej. Także nie ma z tym zbyt wiele filozofii. Trwa to niestety około 10 do 15 minut, ponieważ jest tam dość sporo programów, które zostaną pobrane przez ten program, tak więc może to chwileczkę potrwać, ale naprawdę warto. Tak więc ja Was nie będę zanudzał, tylko lecimy dalej. Tu otwiera się, że tak powiem, nasza platforma androidowa. Tutaj gro gier jest po prostu już wgrane w nasz program, tak więc będziemy mogli się bawić naprawdę w gry po prostu już na samym starcie, nie będziemy musieli nawet ich pobierać. Oczywiście jeszcze jedną ważną rzeczą, o której zapomniałem wspomnieć, aby korzystać z BlueStacksa, musimy mieć konto na Google. Myślę, że każdy z Was już ma, tak więc nie ma z tym największego problemu. Podczas instalacji wpisujemy hasło i login naszego konta Google, aby móc korzystać z Google Playa i pobierać nowe gry lub też programy, z których będziemy korzystać. Dodatkowo w tej aplikacji mamy również ustawienia. Ustawienia są tutaj, możemy sobie w nie wejść i możemy po prostu sobie sterować, zarządzać całym naszym programem, możemy zmieniać język, możemy połączyć z chmurą, możemy zarządzać aplikacjami, możemy je dowolnie odinstalowywać, na przykład tutaj, na przykład tą grę mogę sobie odinstalować, proszę bardzo, gra została usunięta. I tak widzimy, jeżeli chcemy, żeby nasze ustawienia zostały zapisane, musimy zresetować naszą aplikację. Nie będziemy teraz tego robić, cofamy się, a ja będę chciał Wam pokazać, że ten program naprawdę działa. Tak więc wybieramy sobie dowolną grę. Ja tutaj mam zainstalowane m.in. Clash of Clans, Boom Beach oraz Hyday. Zanim przejdziemy do gier, jeszcze pokażę Wam wyszukiwarkę. Wyszukiwarka znajduje się pod tą pomarańczową lupką, którą teraz wszedłem. Możemy tutaj wpisać dowolny tytuł gry, jaki nas interesuje, a program będzie już nam podpowiadał. Na przykład piszemy sobie Hill i mamy podpowiedź Hill Climb Racing. Możemy sobie wejść na przykład w to i po prostu aplikacja przekieruje nas na stronę Google Playa i możemy po prostu sobie tą aplikację zainstalować niczym od pozostałych, czy to jest telefon, czy tablet. Tak więc no naprawdę program jest według mnie rewelacyjny. Tutaj mamy całą stronę z aplikacjami, najlepsze płatne, najlepsze, najbardziej dochodowe aplikacje,
nowe, bezpłatne, naprawdę jest tutaj tego sporo. Możemy się naprawdę bawić w dowolną grę, nie używając przy tym telefonu czy tabletu. Co w przypadku na przykład jeszcze również gier multiplayer, do których potrzebnych jest internet, nie wszyscy na przykład posiadają internet mobilny na telefonie, a korzystając z takiego po prostu programu mamy dostęp do internetu z naszego komputera, tak więc możemy grać w różne gry multiplayer, co naprawdę jest spoko. Dobrze, teraz przejdziemy w jakąś grę, zaprezentuję Wam, że to wszystko naprawdę działa. Wybierzmy sobie przykładowo grę Boom Beach, która zaraz się nam załaduje i będziemy mogli w nią grać. Tak więc zapraszam Was do instalowania tego programu, bo naprawdę jest świetny. No i również mam nadzieję, że przyczyni się to do rozpowszechniania gier, właśnie takich jak Boom Beach lub Clash of Clans. Tak więc zapraszam, bo naprawdę gry są warte po prostu zachodu i warto w nie grać. No i tutaj, tak jak mówiłem, gramy sobie w grę. Możemy dokonywać dowolnych operacji za pomocą myszki. Nie musimy dotykać oczywiście ekranu palcami, tak jak w przypadku tabletu lub telefonu. Tak więc oczywiście poruszanie jest się o wiele prostsze i łatwiejsze w tym przypadku. Teraz pokażę Wam drugą grę, jaką jest Clash of Clans. Clash of Clans się ładuje troszkę dłużej, ale to nic. Korzystając z tego czasu, no niestety program nie jest tak całkowicie darmowy, na jakie mogłoby się wydawać. Możemy za niego zapłacić $1 rocznie, ale jeżeli nie chcemy tego robić, aplikacja co jakiś czas będzie nas prosiła o zainstalowanie przez siebie danych aplikacji. I gdy zainstalujemy taką aplikację, przez jakiś okres czasu będziemy mogli korzystać z tej aplikacji za darmo, z tego programu. Tak więc program jest zupełnie darmowy, tylko po prostu co jakiś czas aplikacja będzie nas prosiła o możliwość zainstalowania swoich programów, czyli po prostu krótko mówiąc za wyświetlenie reklam, co wydaje mi się, że za taki program jest uczciwą ceną. Również możemy tutaj otworzyć sobie możliwość full screena na naszym komputerze. Tak więc naprawdę ja jestem pod dużym wrażeniem tego programu i polecam go naprawdę każdemu, bo jest warty tego zainstalowania. No i nic, w takim razie piszcie w komentarzach, czy mieliście jakieś problemy techniczne z zainstalowaniem tego programu, czy program Wam się podoba, czy jesteście zadowoleni, czy jeszcze do mnie wrócicie. Także piszcie w komentarzach, lajkujcie i subskrybujcie. To na razie wszystko. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym poradniku, być może z innego tematu. Tak więc liczę na Waszą kreatywność. Na razie, cześć!